restauracji. Dzisiaj moim zadaniem będzie poprawienie ci humoru i w tym celu przygotowałem 10 śmiesznych momentów w piłce nożnej. Ja mam na imię Mateusz, a ty oglądasz Boisko Prawdy. Zgodzimy się, że między odwagą a głupotą jest bardzo cienka granica, natomiast filmik, który teraz ci pokażę, sprawia, że ta granica jest jeszcze mniejsza. Kiedy mecz jest nudny, a w pobliżu nie ma akurat niedźwiedzia, z którym można sobie pograć, to trzeba kombinować i ci kibice świetnie sobie z tym poradzili. Natomiast kibice Al Nassr, którzy kupili bilet na mecz piłki nożnej, zobaczyli coś zupełnie innego, coś znacznie lepszego, bo wrestlingowy pokaz w wykonaniu Cristiano Ronaldo. Dodam tylko, że sędzia nie dopatrzył się w tym zagraniu niczego nieodpowiedniego i nie sięgnął po żółtą kartkę. Co do zasady, nie można powiedzieć, że Ronaldo ma złe życie, ale kiedy jedziesz na drugi koniec świata i słyszysz, jak kibice złośliwie wykrzykują nazwisko twojego największego sportowego rywala, no to można się wkurzyć. Budowanie więzi ojca z synem jest bardzo ważne, szczególnie w jego początkowych etapach życia, ale nie jestem pewien, czy to właśnie tak powinno wyglądać. A jeżeli lubicie rywalizację pomiędzy klubami, to zapraszam was do zagrania w Football Team. Jest to w 100% darmowa gra, gdzie wcielamy się w rolę menedżera piłkarskiego i prowadzimy karierę swojego piłkarza. Czyli trenujemy go, uczymy nowych trików, ulepszamy za pomocą otwierania paczek i przede wszystkim codziennie gramy w ligowych rozgrywkach przeciwko innym graczom. W trakcie rejestracji skorzystajcie z linku podanego w opisie, ponieważ dzięki niemu dostaniecie dodatkowe 200 punktów energii na start. A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na afterparty Manchesteru City, ale nie jako piłkarz, tylko po prostu jesteście kucharzem, wykonujecie swoją robotę i nagle do kuchni wpada Haaland, który samodzielnie przyrządza sobie steka. Vinicius z całą pewnością jest dobrym piłkarzem, ale niestety często łapie odklejki i to do takiego stopnia, że gdyby to, co za chwilę wam pokażę, zrobił w Polsce, to mógłby usłyszeć zarzuty. Do tej pory nie wiadomo, jaki pierwotnie chciał wykonać gest, ale na szczęście Casemiro był obok i jak na defensywnego pomocnika przystało, zareagował bardzo szybko. Na pewno pamiętacie początki ruchu Black Lives Matter w piłce nożnej, gdzie mówiąc krótko, wielu piłkarzy nie wiedziało, dlaczego to właśnie oni mają klękać, ale także czasami po prostu zapominaliby to zrobić i w ten sposób wychodziła całkiem zabawna sytuacja. A na koniec ponownie was zabieram na afterparty Manchesteru City, tym razem zaraz po wygraniu Pucharu Anglii, gdzie chłopaki po prostu świętowali zwycięstwo na swój sposób. Lego!
Gucci bag. I od razu rozwinę wszelkie wątpliwości, nie każdy łysy w Manchester City nazywa się Pep Guardiola, bo driftującym gościem był członek sztabu Brandon Ashton, którego głównym zadaniem jest ogarnianie sprzętu dla piłkarzy. I tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy materiał. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, zostawcie lajka i subskrypcję, a my słyszymy się już niebawem w kolejnych materiałach.